Takie absolutne minimum, które musimy założyć dzisiaj, żeby móc mówić o zarabianiu na nieruchomościach, i musimy zainwestować kwotę rzędu 250 tysięcy, żeby móc sobie kupić możliwie niewielką kawalerkę i zacząć wynajmować takie pojedyncze niewielkie mieszkanie. Takich osiedli jak to w Szczecinie powstaje coraz więcej. Mamy tutaj dosłownie mieszkanie na mieszkaniu. I tu pojawia się pytanie, czy posiadanie nieruchomości na wynajem to może być dobry biznes? W nowym programie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i portalu w Szczecinie.pl będziemy regularnie zadawać pytania, w których firmach opłaca się rozpoczynać działalność. Dzisiaj spróbujemy być rentierami. Posiadanie kapitału to nie jest wszystko. Należy wiedzieć, jak takie rzeczy robić. Podstawowe rzeczy, na które zwróciłbym uwagę, to przede wszystkim oczywiście wybór właściwej nieruchomości, ale również już na etapie wynajmu tej nieruchomości stosowanie się do pewnych tak zwanych dobrych praktyk bez stresu. W tej chwili jesteśmy w stanie swobodnie uzyskać stopę zwrotu rzędu około 4,5-5%. Przy bardziej złożonych inwestycjach w mieszkania na wynajem jesteśmy w stanie uzyskać obecnie około 7%. Ja wiem, że to tak wygląda, ale to nie jest hotelowy korytarz, a jedna z klatek schodowych w bloku w centrum Szczecina. Tutaj wiele mieszkań to właśnie mieszkania na wynajem. Ich koszt waha się od nieco ponad 250 tysięcy złotych do nawet 400 tysięcy. Wszystko zależy od metrażu. Wykończenie takiego mieszkania to mniej więcej 20 tysięcy złotych, a jeżeli chodzi o wyposażenie, no tutaj jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę nasza własna fantazja. Mniej więcej 10 tysięcy złotych na start, a jeżeli chcemy mieć wyposażenie na bogato, to nawet 50 tysięcy złotych. Jak więc widać, mieszkanie na wynajem to całkiem spora inwestycja. Mieszkania typu kawalerkę swobodnie jesteśmy w stanie wynająć za kwotę rzędu 1200-1400 i wyżej kwoty. Mieszkania dwupokojowe to będą co najmniej 200-300 zł czynsze wyższe. Jeżeli chodzi o wynajem apartamentu na dłuższy termin, nie chciałbym powiedzieć, że sky is the limit, bo ceny mogą być naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Natomiast to w dużej mierze już jest kwestia bardzo indywidualna i zależy od faktycznego standardu wykończenia. Wynajem pokoju kształtuje się na poziomie około 700-800 zł. Wynajem bardzo pracochłonny, ponieważ mamy do czynienia w jednym mieszkaniu z wieloma osobami, a im więcej osób, tym więcej potencjalnie wygenerowanych problemów. Jako potencjalny młody rentier potrzebuję doradztwa. Jak mam wybrać lokalizację mieszkania, żeby ono było możliwie pełnie obłożone cały rok, no żeby te pieniądze do mnie na bieżąco spływały? Przede wszystkim musimy kierować się empatią, co taki najemca potrzebuje. Przede wszystkim, jeśli chodzi o lokalizację, to potrzebuje dobrej komunikacji, mieszkania, które będzie dobrze urządzone, które będzie miało dostęp do sklepów i różnej infrastruktury. I tak naprawdę to gwarantuje nam tak naprawdę wynajęcie w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach. Więc myślę, że przede wszystkim to są centra miast oraz jakieś takie osiedla, które są dedykowane albo rodzinom, albo studentom. To w zależności, jaki profil sobie obierzemy tego docelowego najemcy. Czy to nie jest tak, że o, wolne mieszkanie, biorę i będzie zarabiał? I to jest najczęstszy błąd. Czy to mieszkanie, które teraz widzimy, to jest już mieszkanie gotowe na wynajem, czy tutaj się coś jeszcze będzie działo? Tak, to jest przykład mieszkania, które jest przygotowywane do wynajmu. Jest to mieszkanie dwupokojowe. I teraz od inwestora, czyli od osoby, która będzie decydowała, będzie zależało od tego, czy na tym etapie można zakończyć, wprowadzając już tylko meble, czyli tapczan, doposażenie tylko kuchni, sypialni, i to mieszkanie tak naprawdę już w tej chwili można wynająć. Studenci wracają do nauki, tak? Większość naszych mieszkań, jakie mamy w ofercie, są mieszkaniami dla studentów, tak? Nie tylko, żeby mogli się przespać, ale również komfortowo żyć. Tak jak widzisz, wszystkie nasze mieszkania, również to jest w pełni wyposażone, tak? Znajdują się meble, znajdujemy się w pokoju takim dziennym, wydzielonej części sypialnej, aneks kuchenny oraz łazienka. Przedział cenowy o wynajem takich mieszkań jest on różny w zależności od wielkości. Tutaj mamy około 31
metrów kwadratowych, czyli mam takie przeznaczone mieszkanie stricte dla jednego klienta. Jest to koszt najmu od 2000 do 2200. Jeżeli chodzi o wyposażenie takiego mieszkania, to standardowo bardzo dbam, żeby było wyposażone we wszystkie sprzęty AGD. Tak? Wszystkie moje mieszkania również mają zmywarki. Tak? Nie zawsze to jest. Tak? Podwyższa to standard zdecydowanie. Rynek nieruchomości jest wręcz rozgrzany do czerwoności. Aż w 4 miastach w Polsce ceny za metr kwadratowy mieszkania przekraczają już 10 tysięcy złotych. W Szczecinie jest to dokładnie 7473 zł i jest to kwota o 14% wyższa niż rok temu. Nic więc dziwnego, że nieruchomości sprzedają się dosłownie na pniu, na przykład w jeden dzień. Mieszkania w ogóle takie kawalerka, dwa pokoje, właśnie takie czysto inwestycyjne, one też również są kupowane do mieszkania, ale dzisiaj mamy to, co w zasadzie wchodzi na rynek, w bardzo szybkim tempie się sprzedaje. Deweloperzy też są po prostu bardzo dużo mieszkań wykupywanych od nich, które są jak dostosowywane bezpośrednio pod wynajem. Wczoraj nawet mieliśmy sytuację, że zadzwoniła pani, która w jednej inwestycji deweloperskiej kupiła dwie nieruchomości, od razu dwie nieruchomości są przystosowywane pod wynajem. Mamy falę tego ze względu na szybko rosnącą inflację i słabe warunki w bankach, jakie w tej chwili lokaty są oferowane. W dniu dzisiejszym kapitał najchętniej jest lokowany właśnie w nieruchomościach i mamy bardzo dużo osób z różnych przedziałów, które chcą bezpiecznie ulokować swój kapitał. Co zrobić, żeby nasza firma miała szansę na wielki rynkowy sukces? Co miesiąc będziemy o to pytać naszych ekspertów. Katarzynę Michalską, doradcę gospodarczego, i Basię Kaleńczuk, specjalistę od mediów społecznościowych. Pani Katarzyno, postanowiłem zostać rentierem, kupować mieszkania i wynajmować je turystom i mieszkańcom Szczecina. Czy będę bogaty? To jest dobre pytanie. 70% osób decydujących się na inwestycje wybiera właśnie nieruchomości. Tak więc można uznać, że to jest dobry kierunek. A co trzecie mieszkanie w Szczecinie kupowane jest właśnie pod wynajem, czyli pod to, żeby na tym mieszkaniu zarabiać. Należy dobrze się zastanowić też, komu chcemy to mieszkanie wynajmować. No bo inaczej będziemy urządzać to mieszkanie, jeżeli zdecydujemy się wynajmować studentom, inaczej kiedy turystom. Ale na pewno jest to dobry pomysł na inwestycje i pomysł na to, żeby uciec przed inflacją, która jest cichym mordercą naszych oszczędności. Jestem młodym rentierem, kupiłem już sobie te 2-3 apartamenty. Jak ja mam to teraz wypromować? Zawsze powtarzam, że w marketingu są 4 takie ważne rzeczy, które trzeba realizować, czyli to, jak o sobie mówisz, czy masz poparcie na te słowa, to, jak mówią o tobie inni i czy mają ochotę o tobie mówić dobrze, bo wiadomo, że jak źle, to każdy będzie chętny do tego, żeby mówić. W związku z tym warto zadbać o to, żeby promować siebie w jakimkolwiek kanale społecznościowym, czujesz się dobrze i to więcej niż jednym. Druga sprawa, mieć potwierdzenie na te słowa, na przykład dobrymi jakościowo zdjęciami, dobrymi filmami wideo, które pokażą ten naturalny obraz tej nieruchomości. Poza tym należy zadbać o relacje ze swoimi klientami, żeby byli w stanie nam wystawić pochlebną opinię, nie tylko niepochlebną, jeżeli będą niezadowoleni. Czyli jeżeli mam małą, brzydką kanciapę, to nie wpisuję w mediach społecznościowych, że mam apartament do wynajęcia. Lepiej nie dbać o antyreklamę. No i moglibyśmy powiedzieć, że o rynku mieszkań na wynajem wiemy wszystko. No może prawie wszystko. Nie czekaj, aby kupić nieruchomość. Kup nieruchomość i czekaj. Inwestować w nieruchomości czy nie inwestować? Zostawać rentierem czy zrezygnować z tego pomysłu? Ja się muszę jeszcze zastanowić, bo tych pomysłów na zakładanie biznesów jest naprawdę całkiem sporo i o nich będziemy mówić w kolejnych odcinkach naszego programu przygotowywanego wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.